dla każdego sportu. Dzień dobry, Ania Kulej, TV Reklama, a moim Państwa gościem dzisiaj trener, pan Zbigniew Raubo. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam tradycyjnie wszystkich sympatyków i kibiców. Wczoraj dwa wydarzenia, jedno w Polsce, drugie w Arabii Saudyjskiej. Więc chciałabym omówić z trenerem poszczególne walki. Może zaczniemy od freak fightów w Polsce. I w sumie zaczniemy od Alberta Sosnowskiego, bo był największym zaskoczeniem tej gali. Wszyscy stawiali na jego oponenta Remiego Gruchałę, a jednak pokazał ten profesjonalizm bokserski. Jak trener skomentuje tę walkę? Znaczy się profesjonalizm bokserski. No, kim jest jakiś tam Remi Gruchała, to po pierwsze. Ja, jak dobrze pamiętam, to Albert to były zawodowy mistrz Europy w boksie. On był mistrzem świata w kickboxingu. I wychodząc do klatki z jakimś tam ogórkiem, bo nie znam tego chłopaka. Jest wiele... Nie, Gruchała. Trener Gruchała to jest znana persona w boksie. Był to bardzo dobrym amatorem, trochę tam walk zawodowych stoczył. Rodzina Gruchałów nie jest mi obca. Czy Albert ma zarabiać na emeryturze, obijając dzieciaków? No ładnie się zaprezentował, a jak się miał zaprezentować? Ale mówił też, że przychodzi po to, żeby wypromować boks. Bo ma też fundację i ma nadzieję, że jego udział pomoże rozpromować młodych chłopców. Ja uważam, że bardziej skuteczna się promocja boksu byłaby, gdyby szkolił młodzież i ta młodzież osiągała sukcesy na arenie międzynarodowej, a nie żeby walczył. To co, ja teraz mam walczyć, żeby promować boks? Nie, ja trenuję młodzież. I... Albert jeszcze mówił, że ma swoich podopiecznych. Nie. Ja nie mówię, że nie ma. Ja mówię, że promowanie boksu to jest szkolenie młodzieży, a nie samemu w wieku tam 40 paru lat walczyć z dzieciakiem. Nie? Ale to jest Alberta decyzja i gratuluję mu wygranej, Jackowi Dąbrowskiemu też. Ale na taką promocję raczej mówię nie. Marcin Najman też z wiele młodszym chłopakiem zawalczył wczoraj. Co robił? Aby byli w klatce. Po pierwsze, już, proszę pani, nie wiem, czy pani zauważyła, jest piękna, złota, polska jesień. Zauważyła. Pięknie, słońce świeci, fajnie, a my się tutaj produkujemy nad kolejnymi wyczynami, kolejną szopką. Marcinie, pozdrawiam cię, ale... I tu pokazało, że Marcin przegrywa stojąc, przegrywa leżąc, przegrywa krzycząc, przegrywa ten. Ale pełne trzy rundy były. Ale sukces. Ojej. Ale te dzieci, co tam go oklepywały, to one były po 80 kilo lżejsze i... No ale... Wygrał czy przegrał? Marcin przegrał. No to był. To walczył czy był? Nie mnie ocenić. No ale nie, no to tak. Tutaj pani rośnie na nową generację dziennikarstwa, także proszę kontrolować to, co pani mówi. Był w klatce, no i tyle, no. A ta druga jego walka, kontrowersyjna? Drugie przebywanie w klatce. Ale dyskwalifikacja. Z tą dyskwalifikacją byłbym ostrożny. Tu rzeczywiście ja mogę Marcina nie lubić. Marcin, lubię cię, no ale mogę go nie lubić. No ale Marcin leżał. Machają w tym MMA. Tam nie ma czasu patrzeć, gdzie ja cios zadaję, nie? Przeciwnik dostawał w głowę, bo chował głowę. No i tak wychodzi, a podczas samej walki nikt nie ma
możliwości kontrolować, gdzie ta ręka idzie. Nie było to zamierzone, że Marcin nie miał co robić, tylko klepać go w tył głowy czy po dupie. Nie, 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 to uważam, że to nie było złośliwości. Wina bardziej przeciwnika, że chował się tak, a nie inaczej. I ciosy, które, te klepanie takie tam, znaczy, no, szło w tył głowy, a nie na łeb. No. Wczoraj też Marcin napisał, że się zastanowi dzisiaj, czy nie złoży protestu w tej sprawie. Zobaczymy, czy rozstrzygną go pozytywnie, czy negatywnie. Jeżeli jest walka, to jeżeli jest coś takiego i tam się coś dzieje, to jakie protesty? Z podniesioną głową powinien Marcin powiedzieć, byłem znowu taki i zakończyło się to tak, to się tradycyjnie powinno kończyć. Bo jakby się to zakończyło inaczej tym, to by się okazało, że nic nie robiąc można wygrać, nie? Jeszcze też kontrowersyjne, w sumie kontrowersyjne zakończenie walki Daniela Omielańczuka z Denisem Załęckim. Dlaczego? Dlaczego? Ja wszystkim mówię, dzieciakom i starszym, jak nie wiesz co zrobić, to dalej, bo to jest najważniejsze, nie? Może walki nie wygrasz, ale morda będzie cała, no. No i zdrowie zachowane. No i ten zrobi tak, jak chciał. I tam te nagłówki, co tam piszą, taki. Przecież on nigdy nie był inny, no. Taki. Co miał zrobić? Zachował się bardzo mądrze. Wszystkie walki w formule bokserskiej na gali MMA, Cloud MMA 2 odbywały się na małe rękawice. Ostatnio też Kasiusz w Prime zawalczył z Pawłem Tyburskim również boks na małe rękawice. Przegrał, tłumacząc się później, że jednak boks to tylko duże rękawice. Sam boks to jest występowanie w ringu, boksowanie. Jeżeli wszyscy wiedzą, jeżeli się robimy, są zasady, są regulaminy, walczymy tak, przebywamy tak. Albo się z tym godzę i biorę to, albo nie biorę i nie dyskutuję. No najpierw się, Kasio, z jajami bardziej. Zgadzasz się na to, robisz tak. Wygrasz, przegrasz, nieważne. No ale to troszeczkę teraz mieć pretensje, żeby małych dostał w rękawicach czy dłużej. No, albo się godzimy, akceptujemy warunki, wychodzimy, albo nie. Wszystko było fajnie do momentu, kiedy przegrał. No Kasio, no jeszcze nie raz w życiu wygrasz, jeszcze nie raz przegrasz, ale to nie jest tłumaczenie, no. Ale są też opinie, że nie ma czegoś takiego jak boks w małych rękawicach. Teraz też Tomek Adamek ma zawalczyć we Freak Fightach i wypowiedział się ostatnio Mateusz Borek i powiedział, że to będzie boks na pewno i na pewno duże rękawice. I właśnie podkreślił na koniec takie słowa, napisał, to jest boks. Sam boks powinien się odbywać w ringu. W ringu, a nie w klatce. I jeżeli ma być boks, to ma być ring. I pan Mateusz, panie Mateuszu, pozdrawiam pana. Jak pan Mateusz zna zasady i przepisy, to walka bokserska odbywa się w ringu, a nie w klatce. Co pan w ogóle sądzi o udziale Tomka Adamka we Freakach? Mówiłem wiele razy, powtarzam. Tomku, byłeś wielkim, tego ci nikt nie zabierze, wielkim mistrzem świata. Czy to ci jest konieczne? Ale życzę ci sukcesów. Widział pan też właśnie kawałek walki Kasiusza z Pawłem Tyburskim i teraz stawiają właśnie jako przeciwnika Pawła. Myśli pan, że miałby szansę z mistrzem, byłym mistrzem świata? Ile Tyburski ma lat? Chyba 30, coś. Ile pan mistrz Adamek ma lat? Chyba przed 50. Dziękuję. To nie jest tak, że ten wielki mistrz jest słaby.
Ale to są lata, to są zmęczenie. Wczoraj przeczytałem, że Kasai w wieku 50 lat przeskoczył skocznię, pobił rekord skoczni na oku Rajami. To nie można powiedzieć, że Tomek jest słaby, ale Tomek powinien się wnuczkami, wnukami zająć. Tomku, po co ci to? A dyskutować, to będzie lepszy, po co? No. Przecież to jest i tak show, nie? Wszyscy się podniecają. Ludzie chcą patrzeć, ludzie chcą widzieć, chcą zobaczyć tych mistrzów. I nie mówmy tu o jakichś aspektach sportowych. To ma być, jeżeli to ma być widowisko, to zostawmy to tak, jak jest. Wielcy mistrzowie pakują się, no bo jak słyszę, że Omielańczuk, znowu tam tak wielki zawodnik UFC, zabiera miejsce tym prawdziwym fanatykom, tych free, jak to fajtowca, gdzie tym dzieciakom zabierają miejsce, nie? Po co? Komu? A później pretensje, że nie takie rękawice, to takie. Kasius zaboksował, zajął się tym swoim firkami, fajnie mu to idzie. No a rzeczywistość jest taka, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, no. A z tego, co jeszcze wiem, tam jeszcze od czasu do czasu coś zarabiają, nie? I to nie mało. Bawcie się, a przestańcie się oskarżać. To, czy Marcin w tył głowy uderzył, czy nie. Tam nie, po prostu, no. Jeżeli wychodzi do klatki czy dwóch ludzi, co nie mają pojęcia o prawdziwym boksie, o prawdziwym, no to nie wymagajmy od nich dokładności, precyzji, no bo oni tego nie mają, nie? I teraz już potem robimy, no kurwa, to za chwilę co walka, trzeba będzie nowy regulamin wprowadzić. Dobra, jedną rundę w małych, jedną w dużą, pół rundy w małych, albo jedna mała, jedna duża, to się... Zaczyna się tam prawdziwy cyrk robić, nie? Po co ci wielcy mistrzowie, uważam, przeszkadzają tej całej grupie fajnych dzieciaków, którzy się bawią na tych prikwajtach. Powinno to się oddzielić. Oczywiście. No też Krzysztof Diablo Włodarczyk miał zawalczyć na frikach, wrócił do boksu. Ostatnio odbyła się jego walka w Jastrzębiu Zdroju. Jak pan ocenia? Bo szpila. No chyba nie mógł oglądać do końca. Był. Pewno szpila miał, Arturku pozdrawiam, pewno szpila miał. Się powiedział, że to nie jest boks, skończcie już. Pewno miał coś do załatwienia, chciało mu się do toalety wejść, powiedział, że nie chciał oglądać. Nie. Trzeba wiedzieć jedno, Rudy ma swoje lata, przeciwnik ma swoje lata. To nie było dwóch energicznych chłopaków 20-letnich, czy 25, znam czy jest to. Bo gdyby oni się spotkali, ci dwaj panowie spotkali się 15 lat wcześniej, by to wyglądało 100 razy inaczej i tam by była wojna. Tu nie było dwóch panów mocno wyeksploatowanych. Pokazali to, co pokazali i tyle. Ja nie mogę wymagać od 50-letnich zawodników, dynamiki, poezji, wszystkiego. Nie, no bo jest to niemożliwe, no. A to, co działo się w ringu, no działo się i gdyby ten przeciwnik miał więcej zdrowia, to może ta walka by się na punkty, Rudy by wygrał, ta walka by się na punkty skończyła. A że miał mniej zdrowia niż Krzysiek, no to padł. A co, uważa trener, że już Krzysztof nie powinien wchodzić do ringu? Nie powinien, czy powinien, to jest jego sprawa. Trochę poboksował. Trochę wygrał. Był mistrzem świata. Był. Kilka razy bronił tytuł. Ale marzy mu się jeszcze mistrz Europy. Jezus. Wie pani, co mnie się marzy? Ja bym się chciał jechać boksować w wadze 54 kilo na igrzyskach w Los Angeles, które będą tam za 50. Marzy mi się też, chciałbym boksować. Chciałbym. Mi się wiele rzeczy marzy.
No tylko niestety takie głupie przepisy wprowadzili, że można boksować do 40 roku, a nie dłużej. Nie? No, no i te świnie wprowadzili taki i mnie się ten, to co mam sobie w łeb strzelić. Masz swoje lata, trzeba odejść, no ale z drugiej strony ja nie muszę się klepać w klatkach. Funkcjonuję fajnie, mam z czego żyć, mam co robić, mam zajęcie. Ja nie szukam wrażeń. Ale może będziemy mieli kolejnego mistrza świata, Mateusza Masternaka. Teraz chcę przejść właśnie do tej walki, która się już niedługo odbędzie ze Smithem. Smith dość dobrze się wypowiada o Mateuszu. Po pierwsze, Smith to jest Anglik. Bokser z prawdziwego zdarzenia. Anglicy mają to do siebie, że to jest dyscyplina dla inteligentnych. Szanują przeciwników, nie pajacują. Może się tam jakiś trafi, ale przez każdą walką jest remis. Jest 0-0. Czas, ring, wszystko weryfikuje. Ja życzę Mateuszowi jak najbardziej. Tylko że Mateusz kilka ładnych miesięcy nie walczył, nie? A presję bycia mistrzem świata, to bardziej w głowie, bardziej w sferze psychiki to się rozegra niż umiejętnościach. Jeszcze też za granicą to się odbędzie. Jakiś wpływ też to ma mały. Rudy jak był w Tosie, Czakijewa na oczach Putina w Moskwie znokautował. Greena w Australii znokautował. Jak jesteś mocny, poradzisz sobie na całym świecie. Tutaj na tym poziomie, na tej półce miejsce nie ma znaczenia. Ale trzymamy kciuki. Oczywiście, no, oczywiście jak najbardziej. No dobrze, to przejdźmy jeszcze do wczorajszego wydarzenia w świecie boksu, trochę MMA. Tyson Fury kontra Francis Ngannou. Oglądałem urywki tej walki i jeszcze te liczenie, te deski, co było, ja na powtórce to bardziej było potknięcie niż uderzenie, ale to powiedzmy, ta walka była gorszą wersją walki Mayweather-McGregor. Jeden i drugi poważnie podszedł. Co prawda Fury chyba zlekceważył troszeczkę tego przeciwnika, ale to, co pokazał McGregor, że tych kilka rund z wielkim mistrzem z tym Mayweatherem i ta walka pokazało naprawdę, to jest promocja i boksu, i MMA. Bo w tamtej walce nie było przepaści. Bardziej McGregor kondycyjnie znych. A w tej walce uważam, Fury zlekceważył, ale jeden i drugi, to jest promocja MMA. Także, a z drugiej strony, każdy chce wygrać. Nie? Tu pokazał ten olbrzymna, no to jest Ngannou, że no w tym MMA się takie kopy przyjmuje na łeb, na nogi. Nie, to boli, mnie już teraz boli, jak mówię. To sam boks nie jest nim tak strasznie straszny. I to jest gorsza wersja tamtej walki, ale naprawdę pokazał w facet jaja, że nie pęka nawet przed takim gladiatorem, wielkim mistrzem jak Fury. No ale jednak fani boksu najbardziej czekali na walkę Fury kontra Usyk. W końcu została podpisana. Tutaj będzie dopiero się działo. Nic się nie będzie działo, bo powtarzam, w tej walce wygra Fury. Usyk naprawdę, to ja mówię, Pavarotti i Carrera są dwóch doskonałych, nie? Który się w danym momencie będzie lepiej czuł, ten lepiej zaśpiewa, ale w tej walce jeszcze te 25-30 kilo masy Fury'ego zrobi różnicę. Tak. I ta piękna praca nóg Usyka?
Nic nie da? Nic nie da, bo nie daj Boże, Fury go tylko złapie, położy się na nim na 10, na 15 sekund co jakiś czas, gdzie to nie jest faul, to jest dozwolone, wymęczy tego, no bo ile będzie mógł ten usyk skakać, nie? A samym skakaniem niestety nie wygra walki, bo tu trzeba jeszcze ciosy zadawać. A Fury jest nieobliczalny z każdej strony. Bo ten Ngannou wczoraj potężny chłop, no ale usyk jest za mały, minimalnie za mały i to chyba, że wybitnie nieprzygotowany wyjdzie Fury, ale raczej zbyt poważnie podchodzi do tego, żeby zlekceważyć w tym przypadku usyka. Zobaczymy. Ogłosili też ostatnio walkę, wracając do jeszcze polskiego boksu, tak na koniec, walkę Andrzeja Wawrzyka. Dość negatywnie się pan wypowiedział, że nie da rady swojemu oponentowi. Znaczy się nie, ja nie powiedziałem, że nie da rady, nie da rady, nikomu nie da rady. Ja powiedziałem nie. Ale dlaczego nie? A widział pan, bo Andrzej też się wypowiedział na temat tych słów. Po pierwsze, teraz aż stanę. Słuchajcie, szanowni kibice, Parę godzin po walce, która była Bodzioch Babrzyk, osobiście zadzwoniłem na telefon do Damiana Jewsieni, żeby skontaktować się z Andrzejem, bo ja nie mam numeru Andrzeja. I akurat byli razy, rozmawiałem z Andrzejem, możemy usiąść. Rozmawiałem z Andrzejem, gratulowałem mu. A pisał, że nie. Spokojnie, ja mówię. Dobrze, proszę pani, no i ten, proszę pani, rozmawiałem z nim, nie wiem, czy 10, czy 15. Ja sprawdzałem, czy mam w telefonie ten, kiedy było połączenie, jak ten, ale na WhatsAppie zniknęło mi, nie? Ale Damian może by. Rozmawialiśmy, pośmialiśmy się. Jeszcze Andrzej powiedział, trenerze, bez tej trenera gimnastyki to ja bym był cały czas betonowy. Ale z drugiej strony Andrzej tak ten wygrał walkę, był we froju. Mi się też zdarzyło, że po jakiejś fajnej, wygranej walce obudziłem się akurat nie w swoim mieszkaniu, bo z takiej euforii byłem, nie? I mówię, kurde, ja chyba nie tu jestem, musiałem się wrócić do domu. Także takie zdarza się, ja nie mam pretensji do Andrzeja, ale chyba mu Damian powiedział, że coś nie tak napisał, bo chłopcy mi mówili, panie trenerze, to jest skasowane, nie? Nie, ale to nie jest tak, że on po prostu nie pamiętał, był tak podekscytowany zwycięstwem i po prostu ja nie mam do niego pretensji, bo tak się dzieje. Ale czemu Pulet tak? Nie. Jeden i drugi mają swoje lata. O, tutaj Pule w Babrzyk, proszę bardzo, nikt. Zadzwonią do pana Sławka Peszko, Sławek, weź, niech zrobią walkę w klatce na Cloud MMA i te. Nawet możemy Sławek zaprosić jako oglądacza, nie? A z drugiej strony to ta chęć pokazania się, ta chęć bycia w świetle kamer, biterów, żeby mnie wszyscy oglądali, jest tak wielka, że wielu ludzi zapomina się, traci rozum. Wielu nie traci rozumu, bo go nie mają, nie? Ale no tak się dzieje, no. Sławek, dzwoń do Damiana i rób z Pulewem w klatce na Cloud, będzie to większe widowisko niż w ringu. A ty się, Andrzej, nie pluj, ten. A Andrzeja pozdrawiamy oczywiście. Także nie. Andrzej, naprawdę rozmawiałem i ten też byłem zadowolony, że się podniósł po tej wtopie tam w tym i
Mam nadzieję, że nie będzie kolejnego wpisu na... gdzie tam... Zobacz. Ja nie mam. Na Twitterze. Andrzej, nie wiem. Andrzej, pozdrawiam cię. Ale wróżę zapomniał. No. Dobrze, trenerze, dziękuję bardzo za tę rozmowę. No fajnie. I do zobaczenia kolejnym razem po następnych walkach i po kolejnych przebywaniach w klatce. Tak, jeszcze chciałem pozdrowić szkołę Kusego na Lindego. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy, dziękujemy.